Obieg stacji energetycznej Bierkowice jest dla nas nowym obiektem. Tego typu technologie na naszym terenie jeszcze nie występowały. W związku z czym wspólnie z firmą Tauron zaplanowaliśmy ćwiczenia, tak aby spróbować przećwiczyć dwa scenariusze realnych zdarzeń, które mogą tutaj wystąpić. Możemy jako Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki uczestniczyć w takim wydarzeniu, które jest takim rzeczywistym ćwiczeniem i właśnie koordynacją różnych służb, bo to jest obiekt elektroenergetyki, obiekt Tauron Dystrybucja, jednocześnie Straż Pożarna i Politechnika jako nauka i właśnie prezentacja młodzieży, jak w działaniu zachowują się właśnie tego typu służby. Chciałem zgłosić sytuację wypadkową, którą mamy w GPZ Bierkowice. Prosiłbym Pana o podjęcie działań ratowniczych i ściąganie ekipy ratowniczej, a ja w tym czasie udaję się na GPZ, żeby umożliwić im wjazd. Podejrzewamy, że narazienie 110 kW. Nastąpiło wyciek SF6. To jest na pierwszym piętrze. W jakim stanie potrzebuje Pan rozdzielnie, żeby podjąć? Wyłączyć. Całkowicie to pomieszczenie, które się dzieje. Proszę powiedzieć, jeszcze ile osób się tam znajduje? Jedna osoba. Jedna osoba. Reszta się ewakuowała? Była tylko jedna osoba. Była tylko jedna osoba. Tak jest. Jeżeli powstał wyciek, gaz należy rozświetlić rozproszonymi prądami wody oraz nie dopuścić do przedostania się ścieków do kanalizacji i wód. Po pierwsze, na Opolszczyźnie obiekt wybudowany w zupełnie nowych technologiach. To jest rozdzielnia 110 kV GIS z sześciofluorkiem siarki, który tutaj jest w dużych ilościach i który potencjalnie stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego przy rozszczelnieniu tej instalacji. Operator 213, pracownik, z którym nawiązałem kontakt, potwierdził mi, że w wymienionym pomieszczeniu, czyli rozdzielni, jest włączone napięcie. Rota w sprzęcie ochrony dróg oddechowych podobnie próbuje go ewakuacji. Tutaj mówię, jedna osoba ewakuowana, przekazana w tej chwili za terem, który przyjął na miejsce. Stężenie tlenu na początku było około 17%, na naszym jedniku biogazowym teraz wzrosło do 23%, czyli jest w normie. Pomieszczenie się przewróciło. Poszkodowany był tylko nieprzytomny z powodu poduszenia się tym gazem. W tej chwili zastosowaliśmy tlenoterapię, badanie urazowe, czysty, odzyskał przytomność. Dobrze się czuje, przekazany w Służbie Ratownictwa Medycznego. Panie Wodku, dowódca straży zgłosił mi zakończenie akcji ratowniczej. Wyciek takiego gazu na pewno jest bardzo interesującym zdarzeniem, oby oczywiście w rzeczywistości nie występował, ale jeżeli chodzi o takie właśnie ćwiczenia, manewry, to udział młodzieży i właściwie uwrażliwienie tej młodzieży na to, że mogą to być realne zagrożenia, jest jak najbardziej wskazane. Cała ta akcja opierała się, jakby kręciła się wokół mojego kierunku, inżyniera bezpieczeństwa. Aktualnie na drugim roku już poznajemy tajniki działania Straży Pożarnej i innych instytucji ratowniczych. A tutaj mamy po prostu teorię przedstawioną w praktyce, jak to naprawdę działa. Podczas prac w komorze transformatora doszło do przypadkowego zapruszenia ognia. Płonie komora numer 2 transformatora mocy numer 2. Prawdopodobnie wyciek oleju i płonie olej. 10 ton oleju znajduje się w tym komorze, w transformatorze. Również jest tam jeden z pracowników firmy zewnętrznej. Otrzymamy informację od pracownika, że obiekt został całkowicie pozbawiony napięcia. Przystępujemy do działań. Pomieszczenie ewakuowane od pracownika. Na chwilę obecną jest nieprzytomny. W tej chwili przystępujemy do dalszego wyżenia pożaru. Ewakuowaliśmy jedną osobę poszkodowaną, pana współpracownik. Pierwszej pomocy udzielili mu ratownicy PSP. Osoba była nieprzytomna, bez widocznych śladów poparzeń, urazowo ok. Po prostu na skutek nawzdychania się produktów spalania. W tej chwili po tlenoterapii odzyskała przytomność. Wszystko jest w porządku, zatem mimo tego jest zadysponowany. Pożar żeśmy ugasili prądem piany. Z naszej strony to wszystko. Proszę podjąć swoje czynności w celu doprowadzenia do pierwotnego stanu urządzenia, które było objęte pożarem. Dziękuję bardzo. Pożar ugaszony. W tej chwili udajemy się na miejsce i będziemy próbować stwierdzić przyczynę
zapłonu, a wcześniej wycieku oleju w komorze konsumatora numer 2. Studenci przede wszystkim mają potraktować te zajęcia dziś jako zajęcia dydaktyczne, ale również z racji prowadzonych przez siebie badań. Myślę, że też może to być początek jakiejś dalej idącej współpracy, łącznie z podsunięciem studentom tematów na prace dyplomowe.